Jeśli chcesz w bardzo krótki sposób sprawdzić wiele zestawów kolorystycznych lub po prostu nie masz czasu na to, żeby kombinować z kolorami, to ten tutorial jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam Cię do obejrzenia. Pozdrawiam wszystkich. Walde kanał Photomix Dzisiaj chciałbym pokazać wam bardzo szybką metodę na zmianę kolorystyczną zdjęcia i nie tylko na zmianę pojedynczą, ale tak, żeby była tworzona automatycznie po kliknięciu i wiele tych zmian nachodziło. Czyli będziecie mogli, jeżeli macie jakąś zapaść twórczą lub nie wiecie w jaki Kolor iść ze swoją gradacją zdjęcia, to właśnie ten tutorial będzie dla Was. Zobaczycie, jak w bardzo szybki sposób, tylko i wyłącznie na jednej warstwie, stworzyć sobie niezliczoną ilość kolorystycznych wariacji swojego zdjęcia. Także zachęcam do obejrzenia i oczywiście, jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz lub oglądasz to moje wypociny kilkukrotnie już to zachęcam Cię do kliknięcia subskrypcji dzwoneczka, aby być powiadamianym o wszystkich innych filmach na kanale. Nie przedłużając, zaczynamy teraz tutorial. Zapraszam. Podstawą tych szybkich zmian będzie mapa Gradientu, czyli przechodzimy tutaj na dół, do paska do mas warstw wypełnienia. Klikamy i wybieramy mapę Gradientu. tutaj Tutaj klikając. Dwukrotnie na ten pasek wchodzimy do edytora i możemy już dokładnie zrobić to, co chcemy. A musimy zrobić, jeżeli mamy typ i bryła, zmienić na szum. Zobaczcie, już się nam tutaj wszystko zmienia. I taką drugą rzeczą, którą trzeba zmienić, to jest nierówność, która w standardzie jest w 50% i zmniejszamy tą wartość. Do około 10-9%. Robimy OK. Jak widzicie, mamy miszmasz na naszym zdjęciu, ale nie martwcie się tym teraz. Tylko wyłącznie należy zmienić ro rodzaj warstwy z normal na nakładka na łagodne światło. O, proszę bardzo, i mamy już całkiem inne zdjęcie z. Wprowadzonym gradientem. No ale teraz przecież miało być wszystko i dużo tych gradientów, i za kliknięciem, i, i wszystko na leniucha. Dlatego jeszcze raz przejdziemy tutaj na ten pasek gradientów. Jeszcze raz dwukrotnie klikniemy i mamy taką sekcję opcję. I tutaj musimy zafajkować obie te rzeczy, które są, czyli ogranicz kolory, które jest w standardzie, powinno być zafajkowane i zafajkowujemy jeszcze dodaj przezroczystość. W tej chwili nic się nam nie zmieniło, ale możemy teraz kliknąć, kliknąć rozmieść losowo i zobaczcie co się dzieje. Zmienia nam się losowo nasz gradient i losowo ciach klikamy OK. Jak widzicie tutaj mamy całkiem inne kolorki. I zdjęcie przed, i zdjęcie po. Jeżeli chcemy jeszcze to zmienić, klikamy dwukrotnie i rozmieść losowo. I mamy tutaj teraz fiolety. Teraz jeszcze inne, jeszcze inne. I, i teraz o, piękne sepie mamy, zdostaliśmy. Możemy jeszcze sobie krycie zmienić, jeżeli ktoś komuś jakoś bardzo to mocno działa. Także wszystko praktycznie. Jednym kliknięciem, jeżeli przygotujemy sobie tą warstwę mapy gradientów, możemy wykonać w bardzo szybki sposób. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego krótkiego szkolenia, już nikt nie będzie miał jakichś większych problemów, jeżeli chodzi o wybranie sobie kolorystyki do gradacji zdjęcia. Także. Ćwiczcie, kombinujcie, jest tego niezłe. Pewnie nikt pewnie nie przeklika tych zestawów kolorystycznych, bo randomowo się one tam zmieniają. Także wszystko zależy od tego, ile razy sobie klikniemy to generowanie następnych gradientów, i będziemy mogli sobie swobodnie korzystać z bardzo wielu wariacji, właśnie kolorystycznych. Dziękuję za obejrzenie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji i do komentowania, a na dzisiaj to już koniec. Pozdrawiam, cześć.